Witajcie! Dzisiaj chciałabym Wam zaprezentować najnowszą kolekcję marki Sleek. Paletka nazywa się Good Night Sweetheart i zawiera w sobie wspaniałe kolory iście jesienne. Tymi przepięknymi cieniami wykonacie nie tylko makijaż dzienny, ale jak najbardziej wieczorowy. I taka też jest dzisiejsza propozycja, troszeczkę ciemniejsza. W tym zestawieniu znajdziecie dwa cienie matowe, pozostałe to są cienie metaliczne i można powiedzieć im pochodne. Charakterystyczne dla Sleeka cienie o wysokiej pigmentacji, no wiadomo, delikatnie się osypują, ale śmiem twierdzić, że jest to jedna z najlepszych paletek sleekowskich, które pojawiły się w ostatnim czasie. Ja jestem nią zauroczona, z bardzo dużo cieni, takich, które w zasadzie nie powtórzyły się w żadnej innej paletce, także no, macie pewność, że tych kolorów jeszcze nigdy nie miałyście w żadnej innej, właśnie w innym zestawieniu marki Sleek. Oprócz paletki do tego zestawienia rekomendowane są trzy pomadki, no wiadomo, sleekowskie z serii VIP, czyli pomadki kremowe, delikatnie nawilżające, które dość długo utrzymują się i mają matowe wykończenie. To, co ja mam dzisiaj na ustach, to jest ten wspaniały odcień wyglądający na czekoladę, aczkolwiek na ustach prezentuje się troszeczkę inaczej. I to jest Paparazzi, winogronowy odcień Elite oraz ten na końcu Icon, idealny do makijaży dziennych. I to jest odcień, w sumie nie wiem, dlaczego Wam swatchy nie zrobiłam. Odcień taki pudrowy, różowy, bardzo ładny. Jeszcze raz przedstawiam Wam Elite, piękny odcień winogronowy, bardzo też mi się podoba. No oczywiście najbardziej moje serce skradł odcień Paparazzi. Tak jak wspomniałam, zobaczcie, jak on inaczej prezentuje się na skórze i w opakowaniu. Troszeczkę powiem szczerze, że się zawiodłam, bo poszukiwałam takiego wspaniałego czekoladowego odcienia, ale to, co jest na ustach, również mi się podoba. Także jeśli jesteście ciekawe, jak prezentują się cienie w akcji i jak wykonał ten makijaż banalnie, szybko, łatwo, to zapraszam Was na oglądanie. Na powiece mam delikatny podkład bądź korektor, jak wolicie. I pierwszą czynnością, którą wykonam, wzmocnię kontur oka czarną kredką, która delikatnie zostanie oczywiście rozmazana. W moim przypadku jest to kredka Maybelline New York serii Colossal. Oczywiście linia nie musi być prosta za bardzo, bo tak jak wspomniałam, będzie kredka roztarta, ale również podkreślamy dolną linię wodną, tak zwaną. Wzdłuż całości, delikatnie wzdłuż linii rzęs, jeszcze raz tutaj, może odrobinkę. Rozcieramy pacynką, która jest dołączona do naszego głównego dzisiaj gościa. Mianowicie jest nią paletka marki Sleek, najnowsze dzieło Good Night Sweetheart, czyli tak jak już wspomniałam, najnowsza paletka z jesiennymi, wspaniałymi barwami. Zresztą spójrzcie, jakie piękne kolory. Do tej serii są również sygnowane specjalne pomadki z serii VIP. Piękne trzy kolory. Jedną z nich oczywiście dzisiaj też wykorzystam. I pierwszy cień, ten tutaj, jak widzicie, lekko połyskujący na butelkową zieleń, przepiękny kolor Kameleon. I ten cień w zasadzie robi nam całą dzisiejszą robotę, ponieważ on jest tak rewelacyjny, że nie chciałam za bardzo przekombinować makijażu. I tak jak widzicie, on wędruje na całą praktycznie powiekę ruchomą, na pewno na centralną część, dzięki kredce, która została wcześniej zaaplikowana. Ten cień szczególnie tutaj właśnie na kredce lepiej połyskuje. Zostawiam wewnętrzną część oka, ponieważ ona będzie rozświetlona innym kolorem. Ale dodaję go również od zewnętrznej strony. Od zewnętrzny, tak jak już wspomniałam, pojawi się również cień matowy i będzie to ten wspaniały burgund. O, ten. O, pojawił się w końcu. I ten burgund od zewnętrznej strony, tak jak już tu zapowiedziałam, to jak widzicie, robię większą część makijażu pacynką.
Pacynki slickowskie świetnie się sprawdzają do takich cieni, one bardzo dobrze się nabierają. Delikatnie wklepałam w zasadzie ten cień. Zmieniam pędzelek na P3 Loftu i ten sam cień burgundowy, który pięknie również zaprezentuje się na powiece nieruchomej. Nią cieniuje cały makijaż, tym pędzlem. Dodaję również od wewnętrznej strony i sobie cieniujemy, blendujemy. Jak to woli, zaraz jeszcze całość troszeczkę wychłodzimy innym matowym cieniem, który również się tutaj znajduje. Teraz ten tutaj oto kolega, matowy. Chłodniejszy brąz, który w sobie również zawiera troszeczkę tego pigmentu burgundowego. Od zewnętrznej strony go dodaję, a całość jeszcze wychładzam cieniem znajdującym się koło butelkowej zieleni. I ten odcień wędruje na burgund oraz troszeczkę w kierunku do linii brwi. Zaraz jeszcze całość tutaj dokładnie poprawię. Wewnętrzny kącik będzie rozświetlony tym wspaniałym, złocistym kolorem. On tutaj prezentuje się dosyć niewinnie, ale uwierzcie, Sweetheart jest zachowany. Jest to taki fajny, delikatny, różowy pigment opalizujący, czyli w zasadzie mamy w tej palecie dwa opalizujące cienie. Jeden ten butelkową zieleń, który został nałożony na całą powiekę ruchomą oraz ten jasny odcień, który jest w wewnętrznym kąciku oka, a także trochę na dolnej powiece, również od wewnętrznej części. Jego nabieram również tym samym pędzelkiem, to jest Loftu P40, czyli taki typowy pencil brush. I ten cień delikatnie również opalizuje mi miejsce pod brwią. O, to sobie jeszcze delikatnie dodamy. I zabieramy się za dolną powiekę. Dolna powieka, słuchajcie, bez żadnej filozofii, po prostu wykonujemy szybki makijaż. Ten sam cień zielony, opalizujący, znaczy się na butelkową zieleń, który jest na całej powiece. I ten cień wędruje na środku powieki. A od zewnętrznej strony pojawi się cień, który się tutaj znajduje. Też przepiękny kolor. Mysi odcień, tak bym go określiła, z fajnymi srebrnymi drobineczkami, które nam też całość ochłodzi. W zasadzie w tej palecie są tak przepiękne kolory, że mogłabym malować się nią codziennie, jesienią szczególnie, gdy nastanie już taka iście właśnie aura chłodniejsza, gdzie możemy sobie pozwolić na ciemniejsze makijaże. To za chwilę tutaj naprawię, bo coś nie do końca się udało, ale praktycznie makijaż jest już w zasadzie, słuchajcie, gotowy. Nic więcej tu czarować nie trzeba. Dołożę jeszcze, poprawię brwi, dołożę sztuczne rzęsy i zaraz do Was wracam. Wykończony makijaż przedstawia się następująco. Tak jak widziałyście, makijaż oczu ogólnie był bardzo, bardzo ekspresowy. Także na wieczór to jest wspaniała propozycja. Jeśli macie mało czasu, paletką marki Slick na pewno zmalujecie nie jeden ciekawy makijaż. Jeszcze przypomnienie, jak ona się prezentuje. Na ustach wylądowała pomadka również tej samej serii. Kolor nazywa się Paparazzi. Przedstawia się jako ciemny czekoladowy odcień, natomiast na ustach czy też na skórze wydobywa się z niego ten pigment burgundowy, ciemny, tak jak widzicie, taki bardzo winny, a zresztą kompatybilny jak cała seria. Jeśli chcecie się dowiedzieć, jakich pozostałych kosmetyków użyłam w tym makijażu, między innymi co tak pięknie błyszczy na moich lisach, to zerknijcie na moją stronę ladymakeup.pl, gdzie właśnie będzie lista wszystkich zastosowanych kosmetyków, co wykorzystałam na brwi, jaki klej użyłam, zamiennik tańszy, duo. To zapraszam Was serdecznie na stronę i dajcie koniecznie znać, jak podoba się Wam moje nowe duo. Dziękuję za oglądanie, do zobaczenia wkrótce.